czym z punktu widzenia zadań, misji, questów różni się wersja PC-towa od wersji Xboxowej? W zasadzie, odpowiadając na to pytanie, różni się tym, że w wersji Xboxowej w tym momencie jest dodatkowy content. Są dodatkowe 4 godziny gry. Natomiast wiem, że wiele osób bało się o to, czy questy i ilość rzeczy, które mieliśmy w wersji PC-towej, zmieści się na Xboxie. No bo wiadomo, że na Xboxie jest 512 RAM-u, na PC-cie są 4 GB tak i więcej. Jakby obsługa tego. Natomiast tak jak obiecywaliśmy wcześniej, my adaptowaliśmy questy do Xboxa. To znaczy zrobiliśmy tam zmiany, które są niezauważalne dla gracza, natomiast pozwalają pokazać te questy w takiej samej formie, w jakiej były na PC-cie. Gracz PC-towy nie powinien zauważyć żadnej różnicy grając na Xboxie. Wersja Xboxowa jest ulepszoną wersją PC-tową. My przez cały czas, jak robiliśmy wersję Xboxową, testowaliśmy grę, czytaliśmy feedback ludzi na forach i staraliśmy się jak najwięcej questów poprawić, więc to jest tak, że bugi, czy jakby rzeczy, które były nie za fajne w questach, zostały po prostu zmienione i poprawione. I oczywiście ten cały content, który jest na Xboxie, zostanie też udostępniony graczom PC-towym, bo będziemy puszczać patcha, który będzie darmowy i gracze PC-towi dostaną to samo, co gracze Xboxowi. A poza poprawkami w questach jeszcze odnieśliśmy się do pewnych uwag dotyczących na przykład trochę pośpieszonego aktu trzeciego i tam przynajmniej część nowego kontentu właśnie gracze znajdą, nowy quest, na przykład quest z Brigidą dotyczący zaginionych dzieci Foltesta, co rozbudowuje całą otoczkę fabularną tego aktu i nie jest to jedyny nowy kontent. Z tego sporo więcej, ale nie chcę tutaj jakby za dużo zdradzać na razie. Czy ten nowy content powstał dużo wcześniej, czy był przygotowywany od razu z myślą na Xboxie 360, czy może miał być w wersji PC-towej się pojawić tam, nie wiem, w postaci DLC, albo w ogóle pojawić się od początku, tylko nie zdążyliście na przykład? Znaczy to jest tak, no na pewno my chcieliśmy zrobić akt trzeci dużo większy niż był. Wiadomo, że realia producenckie są takie, jakie są. Natomiast ten content, który jest konkretnie w Xboxie, był planowany pod Xboxa i właśnie pod patcha, który będzie wydany do wersji PC-towej. My jakby nad tym contentem pracowaliśmy dość długo, on jest dopracowany i jest, no mówię, to jest około 4 godziny rozgrywki, więc my pracowaliśmy nad tym contentem w zasadzie równolegle z pracami nad optymalizacją gry pod Xboxa. To zajmuje trochę czasu, żeby zrobić dopracowany content, więc od razu z tą myślą jakby ten content przygotowaliśmy. Ale to znaczy, że gracz PC-towy będzie miał więcej przyjemności, jak zagra jeszcze raz na przykład na Xboxie 360? Tutaj trzeba by się odnieść do jeszcze innych poprawek, które dotyczą m.in. systemu walki. Na przykład mamy ulepszony system wybierania przeciwników, to znaczy można znacznie wygodniej, płynnie się przełączać między przeciwnikami, wykonywać sekwencje ciosów, więc poprawiliśmy właśnie system celowania. Zasadniczo no, to jest generalnie kwestia preferencji. Znaczy na Xboxie i na PC-cie będzie się grało w zasadzie równie przyjemnie. Wersja Xboxowa nie jest w żaden sposób obcięta względem PC-towej, wygląda równie dobrze, gra się w nią równie dobrze i to jest w zasadzie tylko kwestia preferencji sterowania. To jakie są różnice poza sterowaniem? Interfejs, tak. Mamy inny interfejs na PC-cie, wiadomo, na PC-cie gramy myszką i klawiaturą, na konsoli padem. No i co poza tym? Poza tym różnice są niezauważalne. Zrobiliśmy trochę różnych ruchów, bo wiadomo, że no nie da się zmieścić kontentu w identycznej jakości na Xboxie, tak jak na PC-cie, ale tak jak mówiłem, rozwiązania, które stosowaliśmy, powinny być niezauważalne dla graczy, w związku z czym z naszej strony to było dużo pracy, ze strony gracza jakość jest identyczna. No teraz gracz PC-towy, który przeszedł grę sobie raz, może usiąść. Nasza gra jest nie miała, więc może przejść on drugi raz i zagrać sobie w content, którego nie widział, bo wiem, że wiele osób ma taką sytuację, no i po prostu zreaksuje się na fotelu przed telewizorem i myślę, że to będzie dużo większy komfort niż siedzenie przy klawiaturze i przy myszce.